W latach 30. ubiegłego wieku francuski antropolog Marcel Griul i jego studentka Germaine Dieterlen podjęli się z badania kultury pewnego ludu zamieszkującego centralny rejon płaskowyżu Mali w Afryce Zachodniej. Griul spędził z nimi całe 15 lat, zanim zdobył ich pełne zaufanie i pozwolono mu spotkać się i porozmawiać z niejakim Ogotem Meli, niewidomym starszym mężczyzną stojącym na czele jednej z wiosek. Ogotem Meli opowiedział francuskiemu antropologowi mity i legendy, które od najdawniejszych czasów przekazywane są wśród plemienia z pokolenia na pokolenie w tradycji ustnej. Griul spisał blisko 3000 stron ich wierzeń, mitów, legend, wiedzy na przeróżne tematy, od botaniki po astronomię, a nawet astrofizykę. No i właśnie, wtedy jeszcze Francuz nie zdawał sobie do końca sprawy z faktu, iż ci wydawać by się mogło dość prymitywni ludzie posiadają wiedzę, której nie powinni posiadać. Że wiedzą oni o czymś, o czym nie powinni wiedzieć. Gdy Griul podzielił się ze światem tym, co usłyszał od starszego wioski, bardzo szybko stało się jasne, że coś tu nie gra. Plemię Dogonów, bo to o nich w tym odcinku mowa, znane jest ze swojej niesamowitej wiedzy i mitologii. Wyemigrowali oni kiedyś z terenów starożytnego Egiptu i osiedlili się na płaskowyżu w Mali, by schować się przed zewnętrznymi wpływami obcych kultur i najeźdźcami. Ich przekazywane ustnie od wielu tysięcy lat opowieści opisują, jak bardzo, bardzo dawno temu istoty zwane Nommo przybyły na naszą planetę w wielkim naczyniu w towarzystwie ognia i grzmotów, by nauczać ludzi wszelkiej wiedzy. Nommo mieli rzekomo być człowiekokształtnymi istotami, nieco przypominającymi płazy lub ryby. Istoty te mogły przebywać na lądzie przez jakiś czas, jednak potrzebowały one dostępu do wody, bez której by nie przetrwały. Obdarowały one ludzi różnoraką wiedzą. Co ciekawe, o rybopodobnych, wodnolądowych, człowiekokształtnych istotach, które przybyły z nieba, aby nauczać, można dowiedzieć się z mitów i legend nie tylko Dogonów. Choć pod innymi nazwami, pojawiają się także w mitologiach i religiach w wielu innych miejscach na świecie. Dowiemy się o nich z mitów babilońskich, akadyjskich, mezopotamskich czy egipskich. Wszystkie te istoty łączy nie tylko podobny wygląd czy funkcję, jaką spełniali, to jest bycie nauczycielami ludzkości, ale także pewna gwiazda, a właściwie system gwiezdny. Gdy Griul zapytał o to, skąd Nommo przybyli, uzyskał odpowiedź znacznie wykraczającą poza proste stwierdzenie z nieba czy też z gwiazd, co często można usłyszeć o bogach i istotach w innych kulturach. Griul uzyskał odpowiedź bardzo precyzyjną. Otóż Nommo przybyli z planety krążącej wokół niewielkiej gwiazdy w układzie Syriusza. I tutaj robi się naprawdę ciekawie. Najpierw jednak kilka faktów, aby dokładnie wiedzieć, o czym mowa. Syriusz, a właściwie Syriusz A, jest gwiazdą z łatwością widoczną gołym okiem. W sprzyjających warunkach można ją zaobserwować nawet w ciągu dnia. Znajduje się w gwiazdozbiorze Wielkiego Psa. Jest to najjaśniejsza gwiazda na naszym niebie. Zaledwie 8,6 roku świetlnego od nas. Całkiem niedaleko. To, co na pierwszy rzut oka wygląda jak jedna gwiazda, w rzeczywistości jest gwiazdą co najmniej podwójną. Do tego co najmniej jeszcze wrócimy. Otóż Syriusz A posiada gwiazdę towarzyszącą. Białego karła, Syriusza B. Syriusz B słabo świeci i jest nieco mniejszy od naszej planety, która sama do dużych obiektów też nie należy. Jest to istotne, gdyż z tego powodu Syriusza B nie sposób zaobserwować gołym okiem, a zatem bez wystarczająco mocnego teleskopu nie sposób w ogóle dowiedzieć się o jego istnieniu. Naszej obecnej cywilizacji udało się zaobserwować Syriusza B po raz pierwszy w styczniu 1862 roku. Alvan Graham Clark i jego ojciec, Alvan Clark, twórcy XIX-wiecznych teleskopów, testowali właśnie nowy, 18,5-calowy, największy w tamtym czasie teleskop refrakcyjny na świecie. Dostrzegli oni przy jego pomocy malutką, ledwo widoczną kropkę tuż obok Syriusza. Obserwacje wykazują pewne zaburzenia orbit Syriusza A i B, co może wskazywać na istnienie trzeciej gwiazdy Układu. Jednak poszukiwanie Syriusza C nadal trwa. Przy pomocy teleskopu Hubble'a nie udało się go odnaleźć, ale przynajmniej potwierdzono zaburzenia wskazujące na istnienie jakiegoś trzeciego obiektu. Stąd moje wcześniejsze określenie, że Syriusz jest gwiazdą co najmniej podwójną. Wiedząc to, wróćmy do Dogonów. Ogotem Meli powiedział Griulowi, że Nommo przybyli z planety krążącej wokół malutkiej trzeciej gwiazdy Układu Syriusza. A zatem na długo przed współczesną nauką wiedzieli oni nie tylko o Syriuszu B, zwanym przez nich Potolo, ale nawet o Syriuszu C, Mea, którego do tej pory nie udało się nam zaobserwować, a jego istnienie przypuszcza się jedynie za sprawą skomplikowanych obliczeń matematycznych. I na tym wcale nie koniec.
Ugo Temmelli opisał Potolo jako malutką gwiazdę złożoną z supergęstego, bardzo gorącego materiału, cięższego od całego żelaza znajdującego się na Ziemi, latającą wokół Syriusza po eliptycznej orbicie, i że pełne jego okrążenie zajmuje jej 50 lat. Współczesna nauka ustaliła, że Syriuszowi B rzeczywiście zajmuje to 50,1 roku po eliptycznej orbicie. Powiedział też, że w środku układu znajduje się jeszcze trzecia, niedostrzegalna gwiazda MMA, czyli Sirius C, wokół której krąży planeta, z której pochodzą owe istoty, Nommo. Zaskakująca w tych opowieściach nie jest jedynie sama wiedza Dogonów o istnieniu Syriusza B i Syriusza C, ale samo rozumienie, czym mniej więcej są gwiazdy, czym jest orbita i że obiekty kosmiczne po nich krążą wokół siebie. Ponadto Dogoni doskonale zdawali sobie sprawę z kulistości naszej planety, tego, że krąży ona wokół Słońca i tak dalej. Wiedzieli oni także o istnieniu czterech dużych księżyców Jowisza, których również nie sposób dostrzec bez odpowiedniego sprzętu optycznego. Skąd oni to wszystko wiedzieli? No cóż, według nich samych wiedzą na temat układu Syriusza, naszego układu słonecznego i innych rzeczach zostali obdarowani przez Nommo, przybyszów z kosmosu. Wiadomo jednak, jak to bywa z rzeczami, które nie spinają się w aktualnie narzuconym światopoglądzie. Zarzucono, że najprawdopodobniej Dogoni dowiedzieli się o układzie Syriusza i innych kosmicznych rzeczach od naukowców i po prostu kłamali, mówiąc, że oni wiedzieli to już wcześniej. Problem jednak w tym, że Dogoni po raz pierwszy podzielili się z kimś z zewnątrz tymi legendami dopiero Marcelowi Grijulowi po 15 latach budowania wzajemnego zaufania i szacunku, uprzednio będąc odizolowani od jakichkolwiek kontaktów. Pierwsze zaobserwowanie Syriusza B miało miejsce w 1862 roku przez Clarków, a podejrzenia istnienia trzeciej gwiazdy zaczęły się pojawiać dopiero pod koniec XX wieku za sprawą udowodnienia zaburzeń orbitalnych. Odizolowane afrykańskie plemię przecież nie mogło być na bieżąco z najnowszymi odkryciami naukowymi Europy, potajemnie wplatając je w swój wielotysięcznoletni system wierzeń i mitów, aby przy pierwszej okazji kontaktu z Europejczykiem pochwalić się, że d***a nie odkrycie, bo oni wiedzieli to od tysięcy lat. No super, no i co by im to dało? Zresztą, jak już wspominałem, Dogoni to nie jedyny lud, który opowiadał o wodnolądowych istotach przybyłych z gwiazd, które nauczały ludzkość o ich silnym związku z układem Syriusza. Jedną z najwcześniejszych, póki co odkrytych wzmianek na temat rybich istot nauczycieli odnajdziemy w Babilonii. Istoty te znane były Babilończykom jako Annedoti, co tłumaczy się jako odrażający. Najważniejszym członkiem Annedoti miał być Oannes, przedstawiany jako hybryda człowieka i ryby. Według babilońskich legend to wodne bóstwo przychodziło na ląd w ciągu dnia, aby nauczać ludzi, a nocą nurkowało z powrotem do Zatoki Perskiej, gdzie mieszkało w podwodnym pałacu zwanym Apsu. Być może Oannes był jednym z przedstawicieli rasy znanej Dogonom jako Nommo. W końcu podobieństwo jest uderzające. O podobnych stworzeniach, wodno-lądowych hybrydach, nauczycielach usłyszeć możemy od prawie każdej znaczącej kultury i cywilizacji sprzed tysięcy lat. Większość z nich nakreśla również silny związek tych istot z systemem gwiezdnym Syriusza. Jasne, Syriusz A jest najjaśniejszą gwiazdą na niebie, więc nie dziwne, że wspominają o niej wszystkie starożytne cywilizacje. Ale powiązanie Syriusza z bóstwami nauczycielami, dokładniej wodno-lądowymi istotami nie z tego świata, przez wszystkie te cywilizacje unosi już lekko brew. A w największe zdumienie wprowadza szczegółowa wiedza plemienia Dogonów na temat systemu gwiezdnego Syriusza. Tego, że w jego skład wchodzi nie jedna, a nawet nie dwie, ale aż trzy gwiazdy. Tego, że druga z nich jest malutka i niewiarygodnie ciężka, że okrąża ona pierwszą w 50 lat, a trzecia z nich jest znacznie mniejsza i nieobserwowalna. Czyżby w mitach i legendach z całego świata mogło kryć się ziarenko prawdy? O istotach tych, jak i Syriuszu, wspomnimy jeszcze nie raz, nie dwa. Badając zarówno starożytne cywilizacje, legendy, jak i nawet tak zwane tajne stowarzyszenia obecne w czasach teraźniejszych, nie sposób nie zauważyć ogromnego znaczenia Syriusza w całej znanej historii ludzkości. Od zawsze uważany jest on za tak zwane ukryte słońce, słońce za słońcem. Podczas gdy to nasze słońce utrzymuje przy życiu świat fizyczny, iluzje, Syriusz ma utrzymywać przy życiu świat duchowy. Jego blask prowadzić ma do oświecenia, prawdy. Illuminati. Bez względu na to, czy wiele tysięcy lat temu plemię Dogonów rzeczywiście zostało odwiedzone przez przybyszów z planety Układu Syriusza, czy też nie, ich niewytłumaczalna wiedza na temat tego układu, jak i wielu innych rzeczy, których nie powinni wiedzieć, po raz kolejny jasno i wyraźnie pokazuje nam, że coś tu nie gra.